Broken Later Radio. Broken Later Radio. Broken Later Radio. Broken Later Radio. Czerwca 2018 roku, piątek, godzina 20:15. Jest z nami dzisiaj. Ja. Czyli. Adam. Jaki? Format. Super. I. Jurek. Jaki? Sinusoida. Pięknie. Miło was tutaj dzisiaj widzieć. Pierwsze pytanie. Czy. Co się stało z nogą? To pytanie dla mnie jest. Tak. Zerwałam więzadło i obydwie łąkotki. Co jest ciekawe, nie wiem czy wiecie, że nie mamy w kolanie łękotek, jak ja myślałam całe życie, tylko są to łąkotki. No ale... Ja też się dopiero dowiedziałem. Tak. Też myślałeś, że tam są łękotki? Czy jak to mówiłeś? Łękotki. No właśnie, ja też tak myślałam, a nie, są to łąkotki. Także nauczyliśmy się trochę z biologii dzisiaj. Kotki z łąki. Czy ze słomki. Czy jedliście. Jakie najdziwniejsze rzeczy zjedliście w życiu? Mrówki. No już mówiłem, że żużdżownica. Ale nie na audycji mówiłeś, tak wiesz, się nie nagrało. Ale myślałam, że może wiecie, te mrówki czy coś, to nie było takie najdziwniejsze. Może było coś dziwniejszego, co jedliście. Daj mi chwilę, bo mam kaca, muszę pomyśleć. Aha. Ale na pewno było trochę takich rzeczy. Taką jakby urodzoną kurkę, która była w jajeczku i ona była prawie pół na pół, taka japoński przysmak czy tam chiński. Tak, kojarzę, ale na szczęście jest to nieżywe, także no tak. I jak? I jak doświadczyłeś, i co, polecasz? Nie. Ja bym jeszcze spróbował te śledzie, co tak w puszce się tak puchną, no te takie najbardziej śmierdzące śledzie na świecie. W ogóle byliśmy ostatnio w Bydgoszczy. I Buchaj, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, ma to zjeść, więc mam nadzieję, że nagra filmik, ewentualnie poczeka na mnie, chętnie z nim spróbuję. Śledzie, które puchną w... może kiszone śledzie? No może tak, ja już nie pamiętam, jak to się nazywa, ale... Kiszone śledzie z puszki, no dobra. To następnym razem, jak u nas będziesz, to pamiętajmy o to, bo jestem ciekawa, jak to smakowało, dopytaj dokładnie, co to było, dobra? Dobra. I co tam u was słychać na dzień dzisiejszy? Co się u was, ty u nas już, ty przed chwilą byłeś w sumie, można powiedzieć, więc pewnie nie za wiele się dzieje u ciebie, a właśnie, że się dzieje. A ty byłeś u nas, no tak ponad pół roku minęło, więc troszkę więcej się pewnie u ciebie dzieje, a poza tym są wakacje, więc na pewno dużo się u was dzieje, także słucham. Tak, ja na moment wróciłem z Irlandii, ale już we wrześniu, już na pierwsze imprezy wracam. No i jutro... Czyli jeszcze pojechałeś tam? Tak, ale tak, jeżdżę w tej z powrotem. Jutro Labyrinth Festival w klubie Lordis, więc to też punkt mojego przyjazdu. No i we wrześniu już też kolejne imprezy, więc już wracam. Jak już przyjadę, to już nie wrócę. No ale to ty tak obiecujesz, bo ostatnio też obiecawałaś, że już nie wyjedziesz. Nie, że troszkę mówiłeś. I wrócę, tak. No, dobrze, niech ci będzie. To zaraz jeszcze porozmawiamy o labiryncie. O labiryncie jeszcze dalej za chwilę porozmawiamy, a ty nam opowiedz, co u ciebie się dzieje. Tydzień temu grałem w Radiocentrum w Lublinie, w audycji Basement. Jak było? Neurofakowy dwugodzinny set. Zwiedzaliśmy sobie cały Lublin z rodzinką. No bardzo fajnie było. Za tydzień gramy tak jakby, nie wiem jak to nazwać, przeprosinową imprezę. D&B Love. Miał być D&B Lake, ale no nie wypaliło, wójt nie pozwolił. I no mamy dużo problemów z tym, żeby to zorganizować. No i tyle. No za tydzień zapraszam D&B Love. Myślę, że po złości. Nie wiem. Dokładnie nie. Nie, po złości od razu takie, że złe emocje. No właśnie. Także ja myślę, że on bardzo chciał, ale niestety jakieś rzeczy mu nie pozwoliły. Ja myślę, że w tą stronę to... Sama łapówka
może być. No i gdzie robicie tą imprezę? W Sodzie. Łączymy ogródek i dół i tam w pierwszym poziomie, na parterze. Ogródek, więc trochę plener. Też w takim razie. No troszeczkę plener też, tak, to prawda, bo jak w ogródku, ale w ogródku będzie scena? Tak, będzie jedna scena w ogródku, tam będzie troszeczkę lżej, bardziej jump-upowo, old school trochę, liquid, a na dole będzie właśnie już mocarniej. Tak jak ludzie lubią w Łodzi przynajmniej, tak mi się wydaje. No raczej. Kiedy? Mały konkursik. Nie, lubię. Konkursik. Ale w ogóle nie wiem, co to za muzyka, przepraszam. Mały konkursik mam, jedną wejściówkę można zdobyć, trzeba powiedzieć pełny skład, kto należy do Sonic Nation, jacy DJ-e. Dobrze, to teraz jeszcze raz powiedzmy, na którą imprezę jest wejściówka, kiedy ona jest i jakie jest pytanie. Na za tydzień D&B Love, jedna wejściówka. Trzeba odpowiedzieć na pytania, kto należy do Sonic Nation, do składu DJ. I tutaj też będziemy mogli coś na twoją imprezę? Jeszcze zaraz, dobra, wyskoczyłam trochę z tego. Jak Filip, tak? Nie, po prostu zabiorę ze sobą też jedną osobę, tak, no tak. No to dawaj. A jakie pytanie damy? Coś z labiryntem, coś z tego? No dobra, pierwsza osoba, która napisze pod filmem, ile scen jest na w Labirynt Festival, przychodzi razem ze mną na imprezę. Też bardzo ładnie. A nie wiem, może jakiś autograf czy coś, w ogóle wiesz, zaraz, będzie zaraz, mógł zaraz, się zaraz, wozić, zaraz, nie? Zaraz. Takie rzeczy to wiesz. Trzeba sobie zasłużyć, to nie ma, że tam każdy dostaje, kto z tobą przychodzi na imprezę. Tak. Dobra. A jakie, bo u ciebie już rozmawialiśmy ostatnio o twoich marzeniach, ale z tobą jeszcze nie rozmawiałam na ten temat, więc powiedz, jakie masz marzenia, które byś chciał zrealizować w tym roku i nie są one związane z muzyką? One już się zrealizowały. Siedzi tutaj. No. No to są. Pieniądze są, zdrowie jest, kobita jest, wódka jest. Cudownie, no czyli wszystko jest. Jutro jest. Obiad. Ale kto gotuje obiady? Głównie ja, ale Martyna jutro gotuje. Tak zostało ustalone, czy niech będzie? Ty ustaliłeś, dobra, teraz. No zobaczymy, jak to będzie jutro na pewno, chociaż widzę, że tutaj już jest zgoda, więc bite nie będzie. Chyba, że kotlety. A jakie masz marzenie takie największe, które byś chciał zrealizować po prostu no, w swoim życiu? Nie w tym roku, tylko takie największe, najcichsze marzenie. To jak najcichsze, to nie powiem. No to takie głośniejsze. Głośniejsze. Przyznaj się. Kurczę, nie myślałem o tym, że teraz mówię. Wyjazd do Tajlandii, do Bangkoku. A moim marzeniem, no nie pomylić się w Bangkoku. No to ładne marzenie. I jeszcze jedno pytanko do... Nie. Marzenia się spełniają cały czas, to nie jest tak. Nie potrzebuję jakoś takich wielkich... Wiadomo, pieniądze by się przydały więcej, bo to w życiu jest. Ale tak to wszystko w porządku jest. No to jest najważniejsze. Nie mam marzeń, ale pieniądze mi się przydały. Nie no. Wysokim, przystojnym brunetem z wyrzeźbioną klatą, ale po co? Jest. Tak jest. Ale nie można mieć wszystkiego. To prawda. Czyli po prostu jesteś szczęśliwym człowiekiem, to jest najważniejsze. Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Tak bardzo i też mam nowe marzenie chyba, o którym nie mówiłem. Jak będę miał 50 lat, chciałbym growlować. Wiesz, co to jest growlowanie? Świetnie. To jest takie rockowe. No i wyobrażasz sobie takiego starego dziada? No, wyobrażam sobie starego dziada, może nie, ale ciebie tak, ale by... Ale będziesz miał, zapuścisz włosy? Brodę. Łysy będę. A, łysy będziesz. To takie marzenie, a wiesz... Pozazdrościć ci takiego marzenia. Jakie jeszcze przewidujecie imprezy? Nie oceniaj. Każdy ma swoje marzenia, jeżeli chce mieć takie, to nie można mu zabronić. Ale jakie macie plany jeszcze na te wakacje? Gdzie będziecie grać? Macie coś nagrane? Coś będziecie robić oprócz tych dwóch imprez, o których już mówiliśmy teraz? Intro Festival w Raciborzu.
później będzie, nie, wcześniej będzie w Szczecinie jeszcze festiwal muzyki elektronicznej, później intro festiwal, później wyjeżdżam na Let It Roll, no, jako po prostu klienci, idziemy się pobawić. Nie gram tam. Klienci, klienci, proszę. Płacisz na wyjściówkę. Oj, później będą, ale to już na razie nie mogę mówić, bo będą wydarzenia. Jednego, drugiego, trzeciego. Tak jak to się robi. Przepraszam, ja jestem DJ-em. Nie gram tu, co prawda, ale jestem DJ-em i chcę wejść. Jak połowa ludzi na tym świecie. Teraz tych DJ-i teraz jeżdżą. Nie oczekuję, ale wejścióweczka się należy. Podwójna, podwójna. Pamięciówka. Dobrze. I przez tą pamięciówkę po prostu... Ze względu na to, że po prostu byłam szczęśliwym człowiekiem jeszcze 3 lata temu, a potem mi Lechu powiedział, co to znaczy dla facetów i teraz już po prostu zawsze mam to w głowie. Co jest... Tak. A nie wiedziałam wcześniej i byłam naprawdę szczęśliwa z tego powodu, no ale... No dobrze. Dobrze, no życie, no tak, takie jest życie. Nie zawsze można mieć wszystko. A u ciebie jak z tymi imprezami? Ja dopiero we wrześniu. Nie wiem, czy mogę mówić, bo jeszcze nic nie zostało ogłoszone, ale na pewno wiem, że z chłopakami ze składu, ze 175 sobie i w Łodzi zagramy dużym naszym składem i też wyjeżdżamy do Torunia, także fajnie. Fajniutko, bardzo sympatycznie. A skąd wasze ksywki są, to już wiemy. Po prostu tyle razy. Stare, to już. Znaczy, przecież nie zadałam tego pytania. Nie, no przecież powiedziałam, że to już wiemy. Poza tym już tyle razy ty to już byłeś u nas. I który raz jesteś teraz? Trzeci czy czwarty? No już nie pamiętam. Raczej tamtych razy też nie pamiętam. Ale muszę wam powiedzieć, że już kurde, rzadko kiedy przychodzą do nas nowe osoby, przez cały czas mamy tylko ziomków i przyjaciół i już muszę i po prostu muszę wymyślać nowe pytania, nie? Ach, no mam przecież do ciebie jeszcze pytanie, którego nie znamy, odpowiedzi jeszcze na nie. Twoje pierwsze marzenie, które pamiętasz? Pamięciówka, nie powiem. Kto był na tej pamięciówce? Ile miałeś wtedy lat? 3, 4? Pani, jak to się mówi? Nie, jak byłem zuchem. Jak druhny się mówi jakoś tak. No to był zakochany byłem w druh. Tak byłem jakoś tak, nie wiem, druga podstawówka, to pamięciówka była wtedy. Świetnie, ale ja nie pytałam, kiedy była pierwsza pamięciówka, tylko pierwsze wspomnienie twoje. Pierwsze marzenie, no, przepraszam. Wspomnienie, pierwsze wspomnienie, nie? Moje marzenie pierwsze, zdobyć tą kobietę i strzeliłem pamięciówkę. Dobra, jak dobra. Tak, to ja tak. Okej. Dobrze, to może będę zadawać też takie pytanie dla odważnych, kto wie, kiedy była pierwsza pamięciówka twoja. Twoją odpowiedź już znamy, a u ciebie jak było? Że marzenie moje pierwsze. Nie, czy już, nie no. A to tak, to Ewa Sobczyk, kochałem ją, ale to pozdrawiamy! Przedszkola się w niej kochało, tak. Tak, no długo płakałem, potem była Żmuda Trzebiatowska, no ale trochę przytyło się i po prostu... I stwierdziłem, że nie ma, że marzenia to przekłamana sprawa, tak, przereklamowana. Czyli to były... Realistą! Realistą jesteś, dobrze, zapamiętamy już teraz na pewno. I co, kto gra pierwszy? Ja, chyba. A przygotowałeś się w ogóle dzisiaj? A wy? No a my nie? No gdzie jest miodek? No ja nie, przepraszam cię bardzo. Po suchym pysku siedzimy. Miodku nie ma, bo nie jesteśmy, nie... My zbieraliśmy przez pół roku dla ciebie miodek z ucha. Muszę przyznać, że w ogóle się nie przygotowałem, no ale to chyba jak zwykle. Skoro tak i tak na pewno ale będziesz nie, dobrze ale... lata praktyki. Tak, ale dużo nowości, więc... No to jestem ciekawa. Tak, tak. A co to będzie, jaki rodzaj muzyki będziesz dzisiaj grał? Marokański pop. Tak słyszałam, ale nie chciałam nic mówić, a jednak udaję. A ty co będziesz grał nam dzisiaj? Ja dzisiaj starszy neurofanki z 2003 do 2008 bardziej. No i Królową Nocy akcent. Ale to zamawiana piosenka, rozumiem. Dobra, no to co? A nie, Lesiu, przecież jeszcze będziesz mówił o imprezkach. Dzień dobry. Jak mi widać, jak,
Jak mnie widać, nie muszę. To nie, stanę sobie z tyłu tutaj, żeby wam, że tak powiem, przeszkadzać. Jeśli chodzi o imprezki takie nadchodzące, o których mówimy też po raz kolejny, mówimy o Bibie Bass River w Płocku 27 lipca, którą będziemy mieli przyjemność też tam być i film streamować. Takie tutaj wydarzenie, którego nie możemy się doczekać w pewien sposób. Pozdrawiamy tę ekipę, cieszymy się bardzo na tą współpracę. Breaky Vibes, jeszcze parę innych tam, parę innych tam osób. Druga sprawa, jutro w klubie Magnetofon wystąpi na Bibie LDTeków wystąpi znana postać z labelu Amen for Techno. Jest to cała ekipa w zasadzie związana z tym labelem, który jest, jeśli chodzi o ragateki, jest to światowa potęga, wydają własne winyle i własne tutaj produkcje. Generalnie jest moc. Zapraszamy jutro do klubu Magnetofon, gdzie będzie totalny rozpierdziel. Będą też goście z Polski, Riot z Rąbanki Sound System ze Szczecina. Pozdrawiamy ziomka i również będzie łódzka ekipa Eudetek. Myślę, że to będzie niesamowita impreza. Myślę, że do późnych godzin porannych będzie tam grzmiało, solidny sound system będzie postawiony, także na pewno tam zapraszamy też. Oczywiście zapraszamy na Bibel Labirynt, o której mówił Adam. No, zresztą zapraszamy jak zawsze na wszystkie nadchodzące imprezy, które dzieją się w Łodzi. Łódź jest takim miastem, jednym z takich, w sumie nie wiem, czy jest jakieś miasto w Polsce, w którym tyle się po prostu dzieje. W ostatnich latach to w ogóle co tydzień jest coś ciekawego, w sumie tak naprawdę. Praktycznie co tydzień jest, gdzie sobie pójść pobawić się czy tam na drum and bassach, czy na techno, czy gdzieś na jakieś inne, czy na disco polo. Przede wszystkim dlatego, że my gramy w każdy piątek o 20, więc co tydzień jest, gdzie sobie posłuchać dobrej muzyki. Tak jest, jak najbardziej. Taka mała krypto autoreklama. Dobra, jedziemy z koksem, myślę, że Adam, nie ma co tutaj się patyczkować. No. Przypomnijmy jeszcze pytania, może. Tak. Na jedno pytanie już widzę, że ktoś odpowiedział a propos ilości scen. Tak, także to jest jedno pytanie, które już tam zaraz sprawdzimy. Postaramy się odgadnąć, kto był pierwszy. Niestety Facebook nie umieszcza tych pytań zawsze w tej kolejności, w której wpadają. Także jeżeli wybierzemy, tak, postaramy się to jak najbardziej przefiltrować tak, jak to rzeczywiście było. Ta osoba, która pierwsza, ten komentarz się pojawił, to tam, bo widziałem, że dwie osoby chyba odpowiedziały. Natomiast uprzedzam od razu, że ostatnio też były taka była właśnie też sytuacja, że kilka osób odpowiedziało na pytanie i okazało się, że Facebook nie przefiltrował tak, jak to rzeczywiście faktycznie było. Także, no ale zaraz to odpowiem na te pytania. Natomiast drugie pytanie jest takie a propos Sonic Nation i składu Sonic Nation. Osoba, która tego odpowie na to pytanie, kto jest w tej ekipie, wygra wejściówkę pojedynczą na imprezę Soda Lake za tydzień w klubie Soda w sobotę. Pięknie. Także co, zaczynamy.
transformation has taken place. We'll be right back.
We'll be right back.
We'll be right back.
anonymous tips. Five shots in a pine box, ready for six. At the bottom of a crate, you can suffer the same fate. Make a rapper shit, belt platinum, the blank tapes. Up, rock, morph to eight shades, the great day. Camera created the baked brains. You might as well shelve it, huh? Still spinning with 12 helmets. Something that they punished themselves with. They felt it. We'll be right back.
bitch a head phone.
Yeah.
zauważył. Nikt też nie zauważył Adama, który pokazuje cyce. Adam, nie pokazuj cysy w ekranie. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, miły. Yo, yo, yo. Do mikrofonu daję tutaj kolegę. No to pa. No to pa. Taki skrót. No to pa. Dobra, no to no to pa. No to w topa. Mimo, chciałem powiedzieć, że mimo niesprzyjających okoliczności ze strony Pace'a, żeśmy udało nam się poprowadzić drugi stream, także jestem zadowolony. Także do miłego, do zobaczenia za tydzień. Yo, yo. Pa. We there was never one.